16 maja odbyła się Noc Muzeów. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięło udział po raz 11 w tym przedsięwzięciu. Jednym z najważniejszych punktów wieczoru był recital pieśni i arii w wykonaniu Jolanty Kowalskiej-Pawlikowskiej i Przemysława Winnickiego, który odbył się w Auli Jagiellońskiej. W ramach nocy w librarii Collegium Maius zaprezentowano grafiki autorstwa artystów krakowskich ofiarowane Muzeum Uniwersytetu przez twórców i ich rodziny w latach 2013 i 2014. W Auli Jagiellońskiej można było podziwiać wystawę okolicznościową zorganizowaną w setną rocznicę wymarszu pierwszej kompanii kadrowej. Goście mogli zwiedzać wystawy czasowe, piękno darowane, dzieła ofiarowane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w zbiorach Collegium Maius oraz pracę Tytusa Byczkowskiego, wystawę portrety laureatów Laury Jagiellońskiego. W celariach Collegium Maius można było spotkać się ze skrybą iluminatorem Grzegorzem Barasińskim i wziąć udział w warsztatach kaligraficznych przez niego prowadzonych. Ogromnym zainteresowaniem osób w różnym wieku cieszyła się wystawa interaktywna Wszystko jest liczbą.